dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. No i jest życiówka. Życiówka w zawodach najwyższej rangi, ale te punkty smakują zupełnie inaczej niż we Frenštacie. No, to jest racja. W Frenštacie to były takie punkty za darmo, bo nie było nas nawet 30, a teraz faktycznie przeszłam kwalifikację i wywalczyłam sobie jakoś tam 30. No dobrze, jakie to były skoki dzisiaj? Od próbnego aż do tego ostatniego. Niedobre. Nie, szczerze to nie oddałam jeszcze i wczorajszego dnia, i dzisiejszego dnia takiego dobrego skoku. Cały czas się tam wkradają takie błędy, że no, że przy tej niskiej belce po prostu się nie da polecieć dalej niż te 100 parę metrów. To był spokojny wieczór, czy te emocje się wkradały gdzieś? Spokojnie, zdecydowanie spokojniejszy niż ten przed kwalifikacjami. Gdzieś taka byłam spokojniejsza, ale i tak jest cały czas ten stres, no bo to takie nowe sytuacje. Dzisiaj otwierałaś zawody, troszkę kibiców więcej niż wczoraj. Jakie to jest uczucie, bo to pierwsza taka okazja? Kurde, no właśnie teraz jak na drugą serię, jak usłyszałam wszystkich tych kibiców, to no fajne przeżycie, bo nigdy tak nie skakałam. Fajnie słyszeć, że na dole ktoś kibicuje. To tobie właśnie bardziej dodaje takiej pozytywnej energii, czy troszeczkę spina właśnie ta obecność kibiców na trybunach? Raczej pozytywnej energii. Chyba musisz porozmawiać z koleżankami, bo one cały czas mówią, że bardzo spięte, bardzo zestresowane, a ty przychodzisz jak po swoje tutaj. No u siebie jestem skoczni, no to zła być zestresowana. Czego się bać, nie? No. Jaki plan na jutro? No bo punkty masz, ale wiemy, ty też wiesz, że potrafisz lepiej. No, skoczyć wreszcie dobry skok, no nie wiem, to jest cały czas kwestia tego, żebym gdzieś te emocje odłożyła na bok i po prostu skupiła się na tych zadaniach, bo cały czas no, nie jest taka pełna koncentracja, tylko gdzieś wchodzi ten stres z zawodów, ale no, starty i będzie dobrze. Jak zerkasz na rywalki? To są, patrzysz, oho, gwiazdy, ktoś lepszy, czy patrzysz, takie same dziewczyny jak ja? Znaczy, takie same dziewczyny jak ja, ale fajnie jest też od tych najlepszych podpatrzeć jakieś różne rzeczy i fajnie, że można po prostu zaobserwować, jak one się zachowują. To na kogo zerkasz tutaj szczególnie? Jak się zachowuje, przygotowuje, skacze? No wiadomo, że tą najlepszą czołówkę Sara, Nika Krishnar, Marita Kramer, no to są takie dziewczyny, które warto obserwować. A jak ty się czujesz w roli takiej, powiedziałbym, liderki naszej kadry, no bo jedyna z kas punktami, dużo mediów dookoła, jak się z tym czujesz? Nie czuję się, bo myślę, że to nie ma co wnioskować po innych zawodach, kto jest liderką w kadrze. Myślę, że to w ogóle głupie stwierdzenie, no bo to jest dopiero lato, dopiero testy i też ta forma może tak szybko ulec zmianie, że nie wiem, na następnych zawodach, nie wiem, Wiktoria czy Ania wystrzelą z takimi skokami, żeby nam wszyscy się patrzyć, wow, ale progres w ciągu paru tygodni. To jeszcze o belkę zapytam, nie masz wrażenia, że bardzo zachowawczy są sędziowie po raz kolejny? Trochę mam, tu się szybko zmienia warunek, czasami jest faktycznie fajnie pod narty, a później się szybko wraca z tyłu. I tak mam wrażenie, że mogliby tam dać trochę wyżej, ale no nie jest źle. Brakuje tym skokom pod względem technicznym, żeby były naprawdę dobre. No cały czas końcówka ucieka mi trochę za bardzo do przodu i później też wychodzą problemy w locie przez to. No takiego zdecydowanego dopchania do tej stopy właśnie, żeby to nie uciekało przez palce.